Bohaterka tego odcinka jest młoda, ambitna, utalentowana, a sprawdzimy teraz, czy jest też niezdecydowana, bo poza tym, że biega, skacze też w dal. Nikola Chorowska. Witajcie, jestem bardzo zdecydowana. Masz twardy charakter? Bo w sporcie twardy charakter jest potrzebny. Zaraz powiem Ci, dlaczego o to pytam, ale najpierw, czy Ty masz twardy charakter? Czy jesteś taką twardą zawodniczką? Uważam, że bardzo twardy. Nie napotkałam na swojej drodze jakichś łatwości. Zawsze musiałam sobie radzić w trudnych sytuacjach. I te sytuacje chyba gdzieś ten charakter cały czas budowały. Od dziecka marzyłam, żeby być sportowcem, więc mimo, że czasem los płatał mi figle, to jakoś zawsze wychodziłam z tego na plus. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo Ty, choć jesteś młodą zawodniczką, jesteś bardzo doświadczoną zawodniczką przez los. I tu mam na myśli kontuzję, która w pierwszej chwili była dla Ciebie, spadła jak grom z jasnego nieba. Pierwsza diagnoza, koniec ze sportem. I czy to jeszcze bardziej wzmocniło w Tobie chęć dążenia do tego, co robisz teraz? Tak, bardzo mocno to wzmocniło moją chęć, chociaż na początku, wiadomo, pierwszy tydzień to była taka totalna załamka, czy faktycznie to jest koniec ze sportem, czy nie. Ale wiedziałam, że nie z takich rzeczy sportowcy wychodzą i że jeśli się czegoś bardzo chce, to można coś z tym zrobić. Kosztowało mnie to strasznie dużo pracy, żeby skoczyć na wysoki poziom, bo o takim zawsze marzyłam. No i myślę, że też operacja przez doktora Jacka Jaroszewskiego była tutaj bardzo udana i to gdzieś tam z tyłu głowy się działo, że jest dobrze i że nie mam się czego bać. I wiedziałam, że wrócę, że pokażę wszystkim, że można. A była taka myśl w Tobie, że no wszystko się fajnie układa, nagle jest ta kontuzja, walka o powrót. I takie pytanie, czy uda się wrócić w takim stopniu, w jakim się chce, bo wiadomo, że chęci to jedno, ale potem te ograniczenia, które mogą się pojawić, to drugie i trzeba też z nimi walczyć. Tak, to prawda. Zawsze uważałam, że jak coś już wychodziło, to zawsze coś się wydarzyło takiego, że musiałam pokazać, że ten charakter mam twardy. Albo to były czwarte miejsca, później tam też ten COVID się pojawił, no to też mi trochę przeszkadzał. No i ostatecznie, kiedy już tam wyszłam na trochę wyższy poziom, no to kontuzja się pojawiła, a to był akurat rok, w którym były młodzieżowe mistrzostwa Europy, które bardzo celowałam w tamtym sezonie. I znowu był taki cios, że no dlaczego ja znowu muszę tutaj pokazać, że muszę walczyć i sama ze sobą w tym momencie. Nie mogę się skupić na treningu, tylko na zdrowiu. Uważałam też wcześniej, że jestem trochę nieśmiertelna, ale no los pokazał, że nie, że w sporcie nic nie jest wieczne i trzeba się z tym liczyć. Nieśmiertelna, czyli że wcześniej jakby wszystko Ci się udawało, że wszystko szło tak, jak Ty chciałaś? Że nie miałam problemu z takimi trudniejszymi kontuzjami i że mi się to po prostu nie przytrafi, a jednak się przytrafiło i musiałam się z tym zmierzyć. A jeśli chodzi o tę drogę taką sportową, początki, to Ty byłaś taką osobą, która chciała próbować wszystkiego? Że wszędzie Cię było pełno i w życiu pozasportowym i sportowym, czy jednak wolałaś się skupić tak na jednej rzeczy, bardziej byłaś cicha, spokojna? Nie, bo właśnie bardziej mnie było wszędzie pełno, ale od małego gdzieś tam miałam do czynienia z bieganiem. No i później jak trafiłam do klubu, to trener gdzieś tam mnie ustatkował trochę w wieloboju, którego nienawidziłam. Na szczęście później już trener zauważył, to podobnie jak Ania Matuszewicz, tak, ona też tak zaczynała od wieloboju i też chyba byłyśmy go właśnie nienawidziła. Tak, byłyśmy razem nawet na obozie zaplecza kadry, na którym strasznie przeżywałyśmy to, że musimy tam być. Ania chciała tylko skakać, ja chciałam biegać i skakać. No i ostatecznie wyszło, że robimy to, co chciałyśmy to 5 lat temu. Także wieloboju strasznie nie lubiłam. Później trener zauważył, że już jest to dla mnie trochę męczące i skupiam tylko uwagę, kiedy mamy trening biegowy i skocznościowy. No i tak zostało też do teraz.
że skaczemy i biegamy na tym etapie. A co w tym wieloboju było takiego, co cię tak do niego zniechęcało? Na pewno oszczep, wzwyż, płotki. Chyba tak mogę po kolei wymieniać. Nie, no wielobój jest trudną konkurencją. Bardzo podziwiam, jak Ada tutaj trenuje i jest to strasznie ciężka dyscyplina. No ja nie byłam na tyle odważna, żeby zostać przy tym wieloboju i no wiadomo, inaczej się robi coś, co się kocha, a inaczej coś gdzieś tam z przymusu. Więc ja się cieszę, że już nie mam z tym do czynienia. Jak to się stało, że porzuciłaś ten wielobój? Nikt cię nie przekonywał? Nikola, zostań, przekonasz się, dasz radę. Czy to było tak? Dobrze. Nie chcesz uprawiać wieloboju? Będziesz biegać i skakać. Właśnie moi poprzedni trenerzy uważali, że wielobój strasznie rozwija i że wielu znanych sportowców z tego wieloboju gdzieś tam się wywodzi i że na pewno nic złego mi on nie robi. W pewnym momencie jakby uważałam, że każdy ma gdzieś tam tą swoją dyscyplinę, a dlaczego ja muszę robić wielobój? Ja nie mogę już się skoncentrować na jednej rzeczy. Ale z perspektywy czasu już wiem, że dobrze, że gdzieś tam trenerzy jeszcze jak najdłużej mnie trzymali w takim rozwoju wszechstronnym i że mogłam spróbować wszystkiego, a dopiero gdzieś teraz mogę jakby skupić się, no może nie na jednej rzeczy, ale no na tych dwóch. No właśnie, też poniekąd trochę wielobój uprawiasz, bo biegasz na 200 metrów, biegasz też na 100 metrów, no i skaczesz. Tak. Dlaczego albo skąd połączenie biegania i skakania u Ciebie wyszło? Skąd ta miłość do tych dwóch konkurencji? Zawsze większa miłość była do biegania, ale potencjał jest bardzo też tutaj w skoku w dal. Mój poprzedni trener uważał, że skok w dal i 200 metrów ze sobą tutaj koreluje i że jest to do połączenia. I to musisz szybko biec. Tak, tak, dokładnie. I wiem z jednej strony, że jeśli skupilibyśmy się z trenerem Saską tylko na skoku w dal, to nie szłoby to tak dobrze, gdybym przestała biegać. Może nie będziemy kiedyś biegać 200, tak jak teraz, na docelowych imprezach, ale na pewno trener uważa, że jestem zawodniczką z wieloboju i nie może mnie zamknąć do jednej konkurencji, bo raczej dobrze by to na mnie nie działało. No a żeby daleko skakać, to trzeba szybko biegać, więc tego się trzymamy na razie. Prędzej czy później przyjdzie taki moment, że będziesz musiała stanąć przed lustrem i odpowiedzieć sobie, czy biegam, czy skaczę. Tak, to prawda. Czy jestem skoczkinią, czy sprinterką. Na pewno przyjdzie taki moment. Ale jesteśmy dopiero z trenerem moim nowym. Pierwszy rok razem podjęliśmy współpracę, więc też nam ciężko już w tym momencie powiedzieć. Każdy nas o to pyta. No, a może Nikola lepiej, żeby skakała, a może Nikola lepiej, żeby biegała. A uważamy, że na razie póki jakby udaje mi się łączyć te dwie rzeczy, to ciężko mi w tym momencie się określić. No myślimy raczej przyszłościowo też, że gdzieś tam w tym skoku w dal łatwiej będzie zdobywać finały, czy Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy. No w bieganiu jest strasznie ciężki poziom, więc też sobie zdajemy z tego sprawę. Ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby raz na meetingu pobiegać, raz poskakać, więc raczej tak będziemy. Finały finałami, ale to już pewnie też myślicie, że fajnie byłoby zdobywać medale. Tak, to prawda. No i tu znowu się potwierdza ta reguła, że w skoku w dal no, trener bardziej mnie widzi po prostu. I taka rywalizacja na najwyższym poziomie. Teraz na Mistrzostwach Świata tego skoku polskiego nie było, nie mieliśmy ostatnimi czasy. To za jakiś czas rywalizacja w finale Mistrzostw Świata Nikola Chorowska, Ania Matuszewicz, to byłoby coś naprawdę fajnego. To prawda, tym bardziej, że za nią się bardzo lubimy, więc na pewno by nas to jeszcze bardziej napędzało. No i fajnie, że skok w dal się tak rozwija, bo faktycznie była troszkę taka luka. Znaczy Madzia Żebrowska tutaj trzymała taką fason skoku w dal, a tutaj dziewczyny idą do przodu i w sumie jak w każdej konkurencji teraz, no mamy bardzo wysoki poziom, można tak powiedzieć. I to jest właśnie fajne. I oby tak zostało. A tak myślę sobie, że ten skok w dal, to też musiałaś jako dziecko chyba lubić się bawić w piaskownicy. Tak, to prawda. Bardzo lubiłam się bawić w piaskownicy. Nawet kiedy był jakby ten koronawirus i nie można było wchodzić na stadiony,
to z tatą mamy taki duży plac i wybudowaliśmy skocznię, żeby ten skok w dal gdzieś tam cały czas był i można było poskakać. Więc tak, bardzo, bardzo lubię piaskownicę. No, nie dość, że utalentowana, to jeszcze kreatywna, tak? Tak. No, ja pamiętam czasy COVID-u, jak z Pawłem Wojciechowskim rozmawiałem, no to on mówi, że no, on jest trochę w kropce, no bo stadion zamknięty, wszystko pozamykane, no a akurat jego konkurencja jest taka, że on w domu tyczki nie może trenować. Ty miałaś o tyle łatwiej, że właśnie trochę piachu, deska i plastelina. Tak, i dało się. I można. A zaczynaliśmy od tej twojej kontuzji. Wiadomo, że wtedy, kiedy nie można trenować, kiedy jest taki trudniejszy moment, przychodzą różne myśli, co, jak nie to, co kocham. Czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek, co, jak nie sport? Zajrzało ci takie widmo w oczy, że no, trzeba będzie podejmować jakieś decyzje i szukać innej drogi życiowej? Tak, to było tylko raz, jak właśnie lekarz powiedział, że no Nikola, no raczej sport zawodowy to już tutaj nie wchodzi w grę. No to wtedy miałam taki strzał, że to co teraz? No bo nigdy o tym nie myślałam, że już tak szybko będę musiała podjąć taką decyzję. Ale później tam rodzice też tutaj mnie uspokoili, że, no, że nie mam tak myśleć, że to jest gdzieś tam pierwsza diagnoza, też nie warto się na niej opierać. I później już stwierdziłam, że tak nie będzie, że udowodnię gdzieś tam sobie i innym, że wrócę, że nawet jeśli ktoś mi powie, że nie, to nic mnie nie powstrzyma tutaj. No i udało. Czyli ty jesteś taka trochę taką osobą, która lubi postawić na swoim, że ktoś ci mówi, że tego się nie da zrobić, to się nie uda, ty mówisz, a ja ci pokażę, że się uda, tak? Jesteś taki trochę charakterek? Tak, tak. Tu akurat strasznie tak mam, że jeszcze trener czasami mnie tutaj tak podburza i wiele razy potrafi mi tak powiedzieć, to ja mówię, o nie, pokażę mu, że zrobię. Co, ja nie skoczę? Tak? A to takie też typowo polskie, co? Tak. To akurat strasznie moje imię. I to tak już w czasach szkolnych też to się objawiało? Też byłaś niegrzeczną zawodniczką? Byłaś niegrzeczną uczennicą? Może nie, byłam dosyć wzorową, ale z charakterkiem. Ale gdzieś tam bardziej w sporcie mi się to objawia. Czyli tak. Bardziej rywalizacja. Tak, uwag w dzienniczku za wielu nie było. Nie, nie. Może troszkę za rozmawianie na lekcjach. A to niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie miał dokładnie. Uwag za rozmawianie. A na ile pomaga ci w sporcie, w takim dążeniu do jeszcze szybszego biegania, do dalszego skakania, to, że twój partner Łukasz też jest lekkoatletą, też jest sprinterem? Na pewno dużo to pomaga. On był taką pierwszą osobą, która gdzieś tam miała do czynienia z tymi imprezami międzynarodowymi. Zawsze dużo mi opowiadał, jak to wygląda. Przyjeżdżał z nowymi różnymi ćwiczeniami, jakimiś technikami innymi, które gdzieś tam mi przekazywał. No napędza to strasznie, bo wiadomo, że chciałam mu zawsze dorównać i razem się w tym napędzaliśmy, żeby być najszybszą parą tutaj w Polsce i na hali nam się to udało, więc na pewno bardzo to motywuje i po prostu wiemy oboje, ile poświęcenia nas to kosztuje, więc wspieramy się tutaj jak najbardziej. A taki element rywalizacji też między wami jest? Że jakieś zakłady sobie robicie, kto będzie lepszy, albo kto zrobi lepszy wynik jakby w odniesieniu do swoich czasów. Macie coś takiego? Może na początku kiedyś bardziej dla zabawy były takie zakłady, ale nie, teraz już tak raczej nie mamy. Może ja między swoimi znajomymi, Łukasz między swoimi, ale między sobą to nie. A o co najczęściej się zakładaliście? O pizzę. Bo jesteśmy wielkimi smakoszami, więc zawsze gdzieś tam ta pizza była nagrodą. I pizza z jakimi składnikami? Co na tej pizzy twojej na przykład? No to ja uwielbiam pieczarki, Łukasz ich nie lubi, więc zawsze tutaj o, to była... jestem team Łukasz. Kompromisowy wybór, zależy kto wygrał. No, na pewno lubię rukolę, szynkę, właśnie pieczarki, ser. I to chyba takie podstawowe składniki, więcej mi nie potrzeba. Tak naprawdę zjem każdą pizzę, ale ta taka chyba ulubiona. Czyli ktoś może powiedzieć też, że biegasz i czy trenujesz po to, żeby móc swobodnie jeść pizzę, nie? Tak, ale nie no, staram się w sezonie nie jeść jej za często. Wiadomo,
No jak się raz zje, to się nic nie dzieje, więc też uważam, że zdrowy rozsądek jest tutaj konieczny. Teraz nie mieliśmy za dużo zakładów, więc też nie mogłam za dużo jej zjeść, ale lubię, lubię bardzo. Za tobą Mistrzostwa Europy. Pierwsza duża seniorska impreza, przetarcie na arenie międzynarodowej, na tym najwyższym poziomie. No ale przyszły rok też rysuje się bardzo ciekawie, bo będą Mistrzostwa Europy w hali, Mistrzostwa Świata w hali, jeśli nic się nie wydarzy, no i Mistrzostwa Świata na otwartym stadionie. Czy ty już myślisz, żeby się tam pokazać? Już chciałabyś tam startować? Tak, na pewno, ale dla mnie na pewno kluczowe będą młodzieżowe Mistrzostwa Europy, bo nie ukrywam, chciałabym tam powalczyć o medale. Jeśli program by pozwolił, to zastanawiamy się nawet z trenerem, czy może połączyć te dwie konkurencje i zrobić taki show. Ale to wszystko zależy właśnie, jak będzie z tym programem, bo wiadomo, że Mistrzostwa Europy no to już są eliminacje, finały, w biegu jeszcze są półfinały. Więc czasem... No to już cały turniej, nie? To tak, już... tak, więc może być ciężko, a wiadomo, jak się też łapie wszystkie sroki za ogon, to później się nie ma nic. Więc na pewno będziemy myśleć, w której konkurencji, czy może w dwóch. A jeśli chodzi o halę, to na pewno Mistrzostwa Europy tutaj chyba najbardziej będziemy celować. No i sezon będzie znowu długi, więc nie, też pewnie będziemy wybierać gdzieś tam, gdzie się pojawimy i nie będziemy raczej na hali startować na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Ale na Mistrzostwach Europy na pewno w skoku, albo wiadomo, że 200 metrów nie jest na hali już teraz brane pod uwagę, więc na hali na pewno skok w dal, a w sezonie gdzieś tam bieganie ze skokiem. No i Mistrzostwa Świata też na pewno będą takim zwieńczeniem sezonu, więc tym razem nie odpuścimy, myślę, tematu. No jeszcze też są drużyny Mistrzostw Europy, są sztafety. I więc... to w Polsce, tak, drużyny Mistrzostw tak. Europy, więc... I sporo znowu jest tych imprez, więc... Ale fajnie, no bo... Tak jak ja, to Mistrzostwa Europy w Monachium były moją pierwszą imprezą, tak teraz drzwi się trochę pootwierały i będę mogła też pokorzystać. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dokładnie. Tak jak już o jedzeniu rozmawialiśmy, to wspominaliśmy Anię Matuszewicz i w sumie cytatem z Ani skończymy, bo Ania zajęła 5. miejsce na Mistrzostwach Świata w Cali. No i ja z nią rozmawiałem i powiedziałem, że ty i tak będziesz kiedyś numerem 1. Tak? Że ten złoty medal na pewno i tak kiedyś zdobędzie. I Ania powiedziała tak. Oczywiście, bo ja chcę być najlepszą seniorką, a nie juniorką. No ale medal, ten juniorski, też by fajnie wyglądał. Czy ty też jesteś tego zdania i tak podchodzisz do sprawy, że chcesz być najlepsza albo jedną z najlepszych jako seniorka, a te juniorskie medale to jest taki dodatek, takie fajne przetarcie przed tymi większymi sukcesami. Tak, uważam, że byłam zawsze powoli prowadzona po to, żeby zaistnieć w kategorii seniora i zawsze to miałam z tyłu głowy. Chciałabym być kiedyś na pewno najlepszą skoczkinią lub biegaczką w Europie czy na świecie. Do tego z trenerem dążę. Chciałabym profesjonalnie, jeszcze bardziej profesjonalnie podchodzić do treningów, do zawodów, bo wiadomo, że ciężko mi na razie tak wszystko na raz już. Wiem, ile mnie kosztują takie sukcesy, ale chciałabym zrobić wszystko, żeby być top 1. No to nie wiem, jakby się za nią dogadacie. Chyba, że będzie tak jak na Igrzyskach Olimpijskich. Tak, Tamberi i Barshim podzielili się złotym medalem. Może i polski złoty medal. Tak, w skoku w dal. Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy będzie podwójny. Dokładnie. To tego tobie, no i Ani też życzymy. Pewnie, że tak. A żeby nie przedłużać, bo Nikola spieszy się na trening, chciałem was poinformować, że to jest koniec tego odcinka. Nikola, bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłaś czas na nagranie. No i że trochę przyciągnęliśmy godzinowo. Trener, mam nadzieję, nie będzie krzyczał. Mam nadzieję, bo zawsze wszyscy mówią, że się spóźniam, więc znowu potwierdzam regułę, że jestem spóźniarska. Także zapraszam do oglądania odcinku. Mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego. Dajcie okejkę. Będzie nam bardzo miło. Tam kliknijcie dzwoneczek, suba. Wiecie, jak to się robi na YouTubie. A my się widzimy w kolejnym odcinku z kolejnym fantastycznym bohaterem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.